raz, jeżeli ktoś nie skupił się na przekazie. Trzeba czytać napisy. Witajcie w kolejnym odcinku Kwarantanny z Bitcoinem, że zaczęliśmy sobie pytanie. Słuchaj, co my tam mamy jeszcze z mainstream, sobie elegancko zaczął, wiesz, zaczyna mówić o system to flow. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na CNBC. Check out Bitcoin, surging more than 15% tutaj this week, or very on crypto bullish. Jeden z głównych komentatorów rynku Bitcoina, jak on się nazywa? It's about 11 days to the halving. And so what that means, what people should know, także mówią w mainstream, mówią o halvingu. Bitcoin's about to be quantitative hardening. So they're going to cut the daily supply of the software. Pompuje, is going to cut the daily supply. It doesn't mean za 30-60 dni to będziemy widzieć wzrost. Generalnie. Więc zaczyna trochę to przypominać 2017, nie? Kiedy CNBC i Bloomberg chcieli pakować ulicę, że tak powiem, trochę. Ale właśnie te media mainstreamowe podchwytują to, co się, wiesz, na Twitterze mówi od dłuższego czasu, wiesz, tutaj udają mądrych i mówią o stock to flow, trochę jak my. No. Ale to chyba była zawsze taka kolejność, wiesz, na Twitterze rodzą się nowe teorie ekonomiczne, a ci komentatorzy takich programów właśnie biznesowych, światowych, powtarzają te właśnie teorie ekonomiczne z Twittera. Przynajmniej, wiesz, mają content, nie? Sensowny. Ale jak pewnie nie słyszycie, co tam mówi. No generalnie mówi, że stock to flow Bitcoina będzie wyższe niż złota za chwilę i to będzie mocno uwzględnione w cenie w ciągu miesiąca, dwóch. Czyli generalnie zapowiadają pompę, no. Komentują to, co się działo teraz w tym ostatnim tygodniu i że nadchodzi jakaś nowa fala. Także w takich sytuacjach, Lechu, to czy czasem nie czas sprzedać właśnie? Wiesz, no z halving, efekt na efekty w halvingu takie naprawdę dalej, znaczy w sensie spektakularne, no to sobie poczekamy, nie? Ale pewnie dla wielu osób teraz to będzie jakaś tam okazja. No tak czy inaczej, jakby stock to flow sugeruje, że powinniśmy mieć odreagowanie powyżej 10 tysięcy, także tak czy inaczej to się stanie, nie? Tak. Trzymajmy się z tego lampu, jak wiesz, Nowego Testamentu. Starego woli, ale no co, zobaczymy za chwilę pewne ruchy kolejne. Zresztą to nie jest jedyny rzeczy news, w sensie halving, prawda? Bo przy okazji tego halvingu Andreessen Horowitz przedwczoraj zapowiedział otwarcie nowego kryptofundu, drugiego już w historii, a zainwestowali w porze już tyle startupów z kryptoświata, że naprawdę lista jest przeimponująca, ale otwierają nowy kryptofund, drugi, i mają 515 milionów dolarów do inwestowania w startupy krypto. 515 milionów. Miliarda dolarów. Oni chcą w jakieś, no wiesz, wpadli w tą modę DeFi-ową, chcą inwestować w projekty, które są związane z jakąś zdecentralizowanymi finansami, także wiesz, ta kasa powinna pójść w rozwój Bitcoina tak naprawdę, no, więc jak ktoś, no tak czy inaczej, no, warto się zgłosić, także a16z.com, fundusz Andreessena Horowitza. Więc tak czy inaczej, dobre i to, że przynajmniej no jednak ci powiedzmy klasyczni, te klasyczne fundusze VC doceniają ten rynek i jego potencjał wzrostowy, jego potencjał do zmiany rynków finansowych, więc no, dobre i to tymczasem. Tak. No wiesz, to na pewno, wydaje mi się, że to też był na tyle wyższy sygnał, bo tego 13-30 kwietnia też mieliśmy ładny wystrzał, więc mogło być to związane też między innymi z tym newsem, nie? No. W każdym razie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale Elon Musk się pomylił troszeczkę na Twitterze. Chciał powiedzieć, miał na myśli Bitcoina. Tak.
A napisał, że Tesla, że cena te. To w ogóle co za odjazd po prostu. Jezus Maria. On ma chyba w ogóle straszny czas, wiesz? Poniedziałek jego dziewczyna ma termin porodu, więc jest stresik. Do tego fabryka we Fremont w Kalifornii ma problem w ogóle. On to pisze w tweetach swoich, że możliwe, że nie będzie się jej dało ponownie uruchomić tej fabryki. Że to ten COVID-19 cały, cały lockdown sprawił, że fabrykę pewnie chyba będą musieli zamykać. Trudno tam wszystko doczytać z tych jego tweetów, ale generalnie albo wydaje mi się, że albo tu miał na myśli Bitcoina właśnie, że jest za wysoko, albo po prostu miał zły dzień i stwierdził, że skoro Tesla ma takie problemy przez ten lockdown, no to ewidentnie cena ta akcji jest za wysoko, no więc musiał troszkę oczyszczenie zrobić. Ale ciekawe, czy tam był jakiś insider trading przed tym tweetem. No podejrzewam, że tak od razu będzie sprawdzał takie rzeczy. Słuchaj, no on już wielokrotnie miał problemy z tego powodu, że swoimi tweetami manipulował rynkiem, nie? Także tak. To jest zabawne, że tak samo jak Donald Trump, nie? No, ale Trumpa nikt nie ruszy, nie? To jest, tak. Wiesz, to jest ta różnica. A poza tym Trump to manipulował cenami walut krajów całych, prawda? Na przykład tej tureckiej liry w zeszłym roku przecież. Zresztą turecka lira też w tej chwili pogrom jest tureckiej liry przecież. Już 7, tak. 7 za dolara. Także waluty, to już chyba zwróciliśmy uwagę jakiś czas temu, no większość walut teraz narodowych po prostu leci na łeb na szyję względem dolara. Tak, no mamy... Sami jesteśmy tego przykładem, Lasówka, czy turecka lira, ale w Libanie, prawda, drożyli by się mema na protestach. Nie wiem. Ten tłum ludzi, który jednoczy się wokół jakiejś idei, czy wokół jej buntuje się przeciwko uzurpatorowi, to zawsze mnie zadziwia ta kreatywność. COVID-19 w realu? COVID-19, tak. Ale nie wiem, czy pamiętasz, jak w Hongkongu były protesty, prawda? To ich kreatywność, na przykład te rządowe, ta walka z rządowymi dronami, czy każdy przybiegał się laserem na protest, po prostu walili tymi laserami w te drony, tam po prostu to zaczęło wyglądać jak taka walka, wiesz, taka, tylko że z takiego filmu science fiction, wręcz bym powiedział. Ale poczekaj, co oni na tym filmie nakleili? No to jest wizerunek libańskiego funta. To jest banknot funta libańskiego. Także... I gdzieś... Świetnie. Także zobaczcie. Niedługo w twoim kraju! Właśnie, no kurczę, ale w sumie jak coś takiego przechodzi do realu, taki mem, no to już przestaje być memem. Jest taka zasada. Nie, przepraszam, mem przestaje być memem, kiedy w jakiejś reklamie tego operatora telefonii komórkowej się pojawia. To już ten mem się kończy wtedy. No tak. To wiesz, to można sobie wyobrazić taką reklamę, jakiś wiesz, Orange czy tam T-Mobile wprowadza jakąś nową promocję, żeby przenieść numer z Orange, nie? I wiesz, Orange na trumnie i tak wiesz, ta promocja zaora, nie? Coś tam. Pomarańczowa trumna, tak. Ale ciekawostka jest taka, że protesty w Libanie się zaczęły w październiku zeszłego roku, to nie wszyscy wiedzą, i jednym z takich triggerów, który wywołał te protesty, było to, że rząd libański chciał wprowadzić podatek od rozmów przez VoIP i między innymi przez WhatsAppa. Bo właśnie sobie, że libański rząd chciał wprowadzić podatki od dzwoniania przez WhatsApp. Słuchaj, ale... ja myślę, nie, chyba właśnie nic innego nie obali tego rządu, jak ten podatek od Netflixa. Myślę, że ludzie wyjdą bardzo z powodu. Ja się bardzo cieszę się. Bardzo się cieszę, że ten podatek został wprowadzony, bo dzięki temu tak. Ten rząd zostanie obalony. Także tak, na... będzie mogło na Netflixie o tym film dokumentalny. Dajcie łapkę w górę albo napiszcie, czy się zgadzacie z tym, że podatek od Netflixa w Polsce zniszczy ten rząd, zezłomuje go. Ale
to też ciekawa sytuacja w Libanie, czy w ogóle w tych krajach Ameryki, przepraszam, Afryki Północnej. Jest sytuacja tyle ciekawa, że między innymi w Maroku, czy w Libanie, to operatorzy komórkowi to są państwowe firmy, albo należące do tamtejszej monarchii. I dlatego wprowadzają podatki od WhatsAppa na przykład, ponieważ to oznacza dla nich spadek z dochodów z operowania, z działalności ich operatorów. Także stąd się bierze, wiesz, chęć dalej trzymania za gardło swoich obywateli. Jak oni znajdą tańsze rozwiązanie, to trzeba im po prostu tam podatek dołożyć. Nie? Tak, dlaczego konsumenci mają mieć łatwo, nie? Tak. To tak samo jak z prądem. Tani prąd, no to dołóżmy akcyzę jakąś. Czy w Polsce nie miało być jakaś podniesiona akcyza? No ceny prądu mają pójść w górę teoretycznie, nie? Ale opłaty transakcji. Bo to jest interwencja rządu, ponieważ rząd stwierdził, że prąd jest za tani i trzeba podnieść cenę prądu, żeby coś tam ratować. No. To taki interwencjonizm. Ale słuchaj, od dwóch dni, znaczy przynajmniej od wczoraj, opłaty transakcyjne w sieci Bitcoin się w miarę ustabilizowały, także przy tym z szalonym skoku ceny, także było dosyć dużo transakcji, widać, że było dużo między giełdami transferów, ale teraz się z powrotem ustabilizowało, więc prowizje transakcyjne w sieci Bitcoin znowu spadły praktycznie do jednego satoshi, chociaż nie, ile teraz jest? Nie no, praktycznie spadły do jednego satoshi za byte znowu, więc jest święty spokój, więc przez chwilę można było się martwić, że znowu będą jakieś wysokie opłaty transakcyjne, ale na szczęście wszystko wróciło do normy. Tylko wiesz, sytuacja może się szybko zmienić, nie? Bo Bitcoin jak mocno rośnie, albo jak mocno spada, a jak spada, to w ogóle jeszcze bardziej widać to w cenie transakcji. Bo jak zaczyna lecieć, to wszyscy się rzucają, robią przelewy na giełdę, żeby sprzedać Bitcoiny. Oczywiście to jest takie łapanie spadających noży, ale może warto na ten wypadek się zabezpieczyć, mieć na przykład Bitcoiny w liquid zalokowane, tak że wtedy robisz stryk i już masz te Bitcoiny na giełdzie, bez czekania na potwierdzenie w bloku i możesz wyprzedzić pozostałe. Nie? Albo w sumie też no już otrzymanie w Lightning Network też coraz bardziej ma sens, bo słuchaj, od wczoraj weszła nowa wersja, czy przedwczoraj nawet chyba, weszła nowa wersja Demona Lightning Network, który pozwala otwierać kanały bez tego górnego ograniczenia, czy tam było chyba 0,4 BTC z tego co pamiętam, czy 0,04. Więc w tej chwili już nie ma. I jedną transakcją można otwierać w tej chwili wiele kanałów na raz. Więc, więc to też obniży koszty transakcyjne. Także można sobie wyobrazić, że po prostu jak chcesz sobie zbudować tą płynność taką w Lightning Network, to możesz sobie jedną transakcją otworzyć wiele kanałów z różnymi węzłami. No a jest ten rebalancing kanałów jest jakoś ulepszony? Wiesz co, no na pewno właśnie możliwość otwierania wielu kanałów, no to też poprawi, tak, bo będziesz miał motywację do tego, żeby wiele kanałów. Jeżeli chodzi o ten rebalancing, to też jest lepiej z tego względu, że pojawiło się też tak zwane wielościeżkowe płatności, czyli dotychczas było w ten sposób, że jeżeli na przykład, nie wiem, największy kanał mieliśmy, nie wiem, na 0,01 Bitcoin, no to maksymalną transakcję, jaką mogliśmy wykonać w Lightning Network, no to było 0,01 Bitcoina. Natomiast teraz, ponieważ są te wielościeżkowe multipath payments, no to w tym momencie, jak masz kilka kanałów otwartych, nie wiem, po 0,01, no to masz sumaryczną płynność jako sumę tych wszystkich otwartych kanałów. No to ci powiem, to jest naprawdę bardzo istotny upgrade. Bardzo istotny upgrade, bo to były naprawdę istotne ograniczenia. Dobrze. Także ja wczoraj węzeł zaktualizowałem, działa. I rzeczywiście no, idzie do przodu. Także myślę, że powoli jesteśmy gotowi na zmierzenie się z tym napływem nowego kapitału i z tym, żeby jednak właśnie i jakby ufam tak, że i Liquid, i Lightning Network nas pozwoli właśnie w jakiś tam sposób
opanować ten problem wysokich opłat transakcyjnych. Także nie jest źle. No miejmy nadzieję. Miejmy też nadzieję, że w miarę szybko te konsumenckie portfele zaczną to implementować, nie? Te zmiany, no bo to też po stronie klienta, po stronie aplikacji pewnie wiąże się ze zmianami i zarządzanie tymi kanałami i tak dalej, bo wcześniej robił to centralnie gdzieś tam przed Satoshi Wallet, kombinował za klienta, żeby nie musiał myśleć. Może to teraz troszkę bezpieczniejsze, także i więcej opcji będzie dla użytkowników. No i też pod kątem takiego usability, czy takiego user experience też to będzie ciekawe, bo dotychczas, wiesz, próbowałeś robić jakąś transakcję w Lightning Network, czasami przychodziło, czasami nie, wiesz, tak naprawdę mogłeś nie wiedzieć dlaczego, albo że nie było jakiejś ścieżki dojścia w tej chwili, ponieważ jest więcej możliwości, więc tych skutecznych, skuteczność dotarcia transakcji będzie o wiele większa. No właśnie, i to jest dobre. Tak. Te longi w ogóle, bo dawno nie zaglądać. Poczekaj, już sobie zobaczymy. Fajnie było, jak było po 9 tysięcy, jak był bitek, tak? Powyżej. Tak. Ale tu widzę wypłaszczenie, weszliśmy trend boczny. Na razie tamte się pozamykały już, więc no trzeba było, profit został zdjęty, teraz są otwarte nowe, także teraz już, no te przynajmniej, przepraszam, kontrakty, które sobie otworzyliśmy, no to już na teraz, na nadchodzące wzrosty. Więc no, czyli... trzeba pamiętać, że przy tak dużej zmienności, jaka była w ciągu ostatnich kilku dni, to otwieranie kontraktów to z wysoką dźwignią typu 50 to jest, wiesz, coffin dance. Więc jeżeli ktoś zamierza otwierać kontrakty z wysoką dźwignią, to tylko w tym momencie, kiedy nie ma takiej szalonej sytuacji, kiedy rynek jest spokojny, wtedy to ma sens. No chyba, że tam COVID dance nikomu nie przekracza. Tak, chyba, że ktoś lubi COVID dance. Coffin dance, Boże, co ja gadam. A co? Bo nie COVID dance, tylko coffin dance, bo to jest taniec z trumną. Coffin dance. Tak. Ale może się pomylić, nie martw się. A co? Tak. Powiedz mi, o co chodzi Sekowi z tym? No bo wiem, no, że nasz seks... człowiek. No. Nasz człowiek, Halster Pierce. Nie, Halster Pierce, chyba tak, nie? Jeden z komisarzy tej amerykańskiej komisji do spraw giełd i obrotu securities, czyli papierami wartościowymi, udało mi się, wyraźnie zauważa wzrost popytu na krypto. Więc proszę bardzo, nawet oficjalne amerykańskie instytucje zauważają popyt na krypto. Zresztą to jest kolejne potwierdzenie tego, co między innymi tamten pan w CNBC powiedział, czyli że zresztą pan CNBC, nie wiem czy słyszeliście, powiedział, że Fed, który ma luzowanie ilościowe, to w porównaniu do Bitcoina, który ma zaciskanie ilościowe, prawda? Więc nagle już ten tekst, który był tak naprawdę był żartem, prawda? Na Twitterze jeszcze dwa tygodnie temu. Już wszedł do mainstreama jako pojęcie nowe. Zaciskanie ilościowe. To jest nowe pojęcie ekonomiczne, które już normalnie stosują w CNBC. Czy ja wiem, nie do końca, no bo wiesz, był taki moment jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy Rezerwa Federalna też chciała sprawić takie wrażenie, że gospodarka idzie do przodu, że wszystko jest okej, i oni robili przez chwilę quantitative tightening, taki wiesz, troszeczkę obniżyli ten balance sheet swój w Rezerwie Federalnej, a ile im starczyło? Na 4 miesiące, 5 miesięcy? Wiesz, tego zaciskania pasa? A to na długo nie starczyło. Zamek PR-owy, nie? Tak. A potem, wiesz, pojawił się wirus i była wymówka, żeby jednak dalej, powiedzmy, posunąć się z dodrukiem pieniądza. No, także to było do przewidzenia. Tak, i mamy potwierdzenie z oficjalnych organów amerykańskich, między innymi z SEC-u chyba, który miał, jeśli chodzi o manipulację kursem jakichś walut, to SEC chyba najczęściej manipulował kursem Bitcoina. Także tutaj powiedzmy, że mamy kolejny wyczy sygnał ze strony SEC. I no, z drugiej strony SEC udupił do końca ten ICO Telegrama, także no, my mamy grupę na Telegramie.
programie teoretycznie chyba i ile? 2 miliardy dolarów Telegram zebrał w swoim ICO? 7? Nie, to była jakaś abstrakcyjna kwota w ogóle. Wiesz, chyba już rok temu miał być TON, czyli ten nadnatywny token Telegrama i niestety na razie nic z tego nie będzie. No ale nie będzie właśnie przez Stack, no nie? Na koniec dnia. Tak. Ale tu z Stackiem to... I nie wiem, czy oglądaliście ten serial Billions na HBO. I tam jest... I tam oni wręcz wprost prokurator mówi, że po prostu Stackiem się nie przejmuj, bo Stackowi się da ich działkę i będzie spokój, nie? Prokurator tak powiedział w Billions. No oczywiście to serial, więc generalnie jest to jakaś forma literatury, ale jeżeli tak jest utarte w takim powszechnym mniemaniu, że firmy z sektora inwestycyjnego wiedzą, że po prostu Stackowi trzeba odpalić coś, żeby można było coś robić. Rafał mówi, że Telegram chce oddać 1,3 miliarda inwestorom, czy 1,2. No także sporo. No wiesz, no, część, dużo osób im zarzucało, że zrobili taki ICO bez produktu i teraz nie wiadomo właśnie, czy oni rzeczywiście coś stworzyli, czy teraz właśnie używają SEC-u jako wymówkę, żeby pokazać, no nie możemy tego zrobić, hello, nie? Na zasadzie, albo po prostu przez ten czas mogli nic nie zrobić tak naprawdę. Tutaj też zmieniając chwilę, bo jest pytanie, Bartosz pyta, jakiego walletu używam w LN Markets. Ja używam Bitcoin Lightning Wallet akurat, ale większość innych portfeli walletów Satoshi czy Phoenix też spokojnie obsłuży. No, generalnie warto używać tego walletu, gdzie macie największe liquidity. No, wallet of Satoshi też sam dba o to, także to znaczy twórcy, którzy zarządzają tym kastodialnym walletem, wallet of Satoshi dbają o to, żeby tam była dosyć duża, żeby można było dowolny invoice przyjąć lub wysłać, prawda? Tak, ale z tym wallet of Satoshi trzeba zaznaczyć gwiazdkę. No nie należy się przyzwyczajać, tak, po prostu. Nie przyzwyczajajcie się, bo, tak. bo nie zdziwimy się, jeżeli pewnego dnia wallet of Satoshi już nie będzie. Wiesz, no wallet of Satoshi może mieć ten sam problem, co na przykład Bottle Pay. Kojarzysz case Bottle Pay. Trzy miesiące temu. Bottle Pay jest bardzo fajnie zrobiony pod względem designu portfel, który wiesz, świetnie działa w przeglądarce, tam wiesz, miało takie funkcje socialowe, było naprawdę rewelacyjnie zrobiony pod względem takiego user experience, ale to jest był wallet kastodialny, no i przez wejście dyrektywy MLD5, ponieważ oni są holenderską czy duńską firmą, duńską chyba, to musieli się zamknąć. No nie fajnie. No więc oczywiście wiesz, ale to też nie koniec, bo oni chcą wrócić, chyba zmieniają jurysdykcję, chcą teraz zrobić właśnie wielki comeback z tym swoim Bottle Payem, bo on rzeczywiście był bardzo fajnie zrobiony pod względem takim, jeżeli chodzi o aplikację, naprawdę rewelacyjnie, tak, pod względem w stronę użytkownika bardzo mocno, nie? Więc zrobią comeback, ale rzeczywiście tutaj AMLD5 no to robi jednak kuku tym wszystkim i giełdą, zresztą chyba już znam chyba 3 czy 4 firmy, które postanowiły zamknąć swoje podwoje przez AMLD5 z racji tego, że po prostu zdecydowały się na to, okej, my nie chcemy weryfikować użytkowników, nie jesteśmy w stanie spełniać tych wszystkich regulacji, nie jesteśmy, nie wiem, zatrudnić oficera AML, Bóg wie, wiesz, zrobić sobie tego całego narzutu regulacyjnego, który jest kosztowny, umówmy się, no bo te regulacje, które są nakładane na firmy przez AMLD5, no to są takie regulacje, jakie są w bankach, nawet gorsze, powiedziałbym, nawet najbardziej restrykcyjne i wiesz, jakieś małe startupy, wiesz, jednoosobowe teamy, które robią jakieś fajne produkty, no to sorry, tak? One po prostu nie są w stanie. Oczywiście mogą udawać, że spełniają, ale tak naprawdę jak przyjdzie co do kontroli czy coś, no to wiesz, gdzie jest pana oficera ML, coś tam, nie? Więc była też taka właśnie fajna apka, też notabene duńska, która pozwalała na ten dollar cost averaging, czyli takie uśrednione zakupy, gdzie tam było, wiesz, łatwe spięcie, można było sobie kupować okresowo bitcoiny i też postanowili się zamknąć. No, a mówisz o Dirt Badgerze?
Wiesz co, nie kojarzę nazwy, no ale niedawno właśnie był taki case, no ale wiesz, z drugiej strony to też jest swego rodzaju, bo wiesz, można by sobie wyobrazić, okej, okay, no ktoś, są takie regulacje, to ktoś mówi, dobra, dostosujemy się, nie? Ale z drugiej strony oni mówią, kurczę, no to jest, to niszczy całą ideę krypto, nie? Niszczy całą tą ideę, więc po prostu jeżeli nie możemy tego robić w taki sposób, jak dotychczas robiliśmy, to po prostu nie ma sensu, bo to jest kompletnie, wiesz, wyklucza się. No i wiesz, no my też na przykład mamy z tym dylemat, bo właśnie te konieczność wdrażania tych procedur AML-owych, no to i dla klientów, i dla nas to jest po prostu ogromny, ogromny problem. Tak. I wiesz, i wszyscy się wkurzają przez te regulacje. A koniec dnia, kto chce wybrać pieniądze, bierze pieniądze. Wiesz, z drugiej, ironia jest taka, że bitomaty do dnia dzisiejszego działają bez, tak, bez jakichkolwiek, wiesz, regulacji. Ciekawe jak długo, nie? Bo, ale i wiesz, i to jest teoretycznie takie miejsce, gdzie dochodzi do takiego nieewidencjonowanego obrotu pieniądzem, bo wiesz, na giełdach to przynajmniej są, wiesz, przelewy, tak? Jest cała historia przelewów i tak dalej, więc po co robić te dodatkowe procedury weryfikacyjne, skoro i tak są wszystkie dane w przelewach bankowych i tak dalej. Natomiast paradoksalnie w bitomatach ani tego nie ma, ani tego, nie? Oczywiście tutaj jest komentarz, żebym o tym nie mówił w ogóle. No właśnie. Także tego. Żeby nie było, że ktoś będzie miał ci za złe, tak? Tak. No mówię jak jest. I tak nikt tego nie ogląda, tych naszych live'ów, więc... A nie wiem, czy pamiętasz, jak żeśmy robili śniadania, tak, to później się okazywało, że i z KNF-u oglądają i oglądają z NBP-u. Także cholera wie, kto ogląda, wiesz. Komentujących tu jest 5, ale 65 ogląda, także tutaj... No, notatki robią, nie? Notatki robią. Dokładnie. No poza tym, wiesz, nasze live'y są później na blockchainie, do wierzenia na zawsze. I zostało nam tylko 10 dni do halvingu. To jest, z utęsknieniem patrzymy na halving, ale ci z was, dla których jest to pierwszy halving w waszym życiu, w sensie od kiedy jesteście w krypto, bo podejrzewam, że dla większości będzie to pierwszy halving, to podpowiem wam taką drobną rzecz. To wydarzenie jest dość rozczarowujące. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, Lech. Mianowicie, ale kiedy zrobimy jakieś takie symboliczne święto z okazji. No ja w ogóle, wiesz, organizowałem Hodler's Party, w ogóle, wiesz, bez słowa, w knajpie. Miało być, wiesz, duży event, stand-up i tak dalej, ale teraz, no, nie ma opcji. Także będzie problem. Ale możemy zrobić live'a z okazji halvingu, tylko o której godzinie on mniej więcej wypada? To jest ciekawe. Za 10 dni i 30 minut, tak? No to jak, słuchaj, jakby wiesz, w tej okresie... Czekaj, 10 dni i... Czyli dokładnie mniej więcej o tej godzinie, gdzieś o 3, powiedzmy między 13 a 14. Oczywiście, wiesz, w międzyczasie może być taka wariancja, jeśli chodzi o wykopane bloki, bo to jest... Statystycznie to możemy sobie mówić, że to jest 10 dni, a tak naprawdę, wiesz, wczoraj była taka sytuacja, że 16 bloków zostało wykopanych, nie wiem, w pół godziny, tak? Więc różnie może być. Taka matematyka, dosyć tak. Ale na pewno zrobimy live'a jakiegoś z tej okazji, jeżeli będzie to w jakichś ludzkich godzinach. Ja nie wiem, szampana jakoś wyszczelimy, ale jest to rozczarowujące o tyle wydarzenie, że nic się nie zmienia. Jest odliczanie. 3, 2, 1, bach, wpadł blok z nowym nagrodą a Bitcoin dalej działa, tak jak działał i w sumie to takie, które z nowym rokiem, wiesz, i odliczamy, jest nowy rok, ale poza tym, że rano budzisz się z kacem, to niewiele się zmieniło w twoim życiu. To mniej więcej z halvingiem podobnie będzie. Ale około południa zrobimy live'a, zrobimy kwarantannę z Bitcoinem. We wtorek i w środę, albo na pewno we wtorek nie będzie kwarantanny, przynajmniej mi nie będzie. Także ja i razem z mózgiem rodzę, więc...
Ups, wyszła informacja, słuchajcie. Ale słuchaj, przez to, że minister zdrowia chlapnął, że porody rodzinne nie były zakazane, no to teraz, wiesz, się mleko rozlało i szpitale zmieniły zasady i w tej chwili no, ojcowie mogą uczestniczyć w porodach, więc to jest, wiesz, ostatnim momencie rzutem na taśmę po prostu. Ale ja ci powiem, że ja byłem przy obydwu porodach, także nie wiem, z czym problem. No ale wiesz, wyobraź sobie teraz rodziny, które dosłownie, wiesz, dzień przed zmianą tych wytycznych czy decyzji szpitali po prostu musieli w samotności rodzić, albo wiesz, dzieci, które w inkubatorach były przetrzymywane przez wiele tygodni bez dostępu kogokolwiek, no to była po prostu tragedia. Nie, no to jest wyjątkowa rodzinna tragedia, na pewno to była. I współczuję. Także... Zresztą, wiesz co, wydaje mi się, że za parę lat, no może nawet więcej niż za parę, będziemy mieli, tak jak mamy generację Y teraz, to za 10 lat będziemy mówić o generacji COVID, albo mówić tak. Pokolenie epidemii, wiesz. Dla przypomnienia. Jakby podsumowując ten temat, największymi poszkodowanymi tej epidemii są oczywiście starsi ludzie i ciężarne, nie? Tak naprawdę. No. Dla przypomnienia, wczoraj było rozwiązanie konkursu, bo było takie pytanie na ten temat. Oczywiście jest kolejna edycja tego konkursu, znowu będzie można wygrać cennego Ledgera Nano X, także jeszcze macie czas na typowanie swoich kursów, ale uwaga, to musicie w komentarzu pod wczorajszym filmem podawać swoją predykcję ceny w dolarach na 1 czerwca, w Dzień Dziecka, i można znowu wygrać cennego Ledgera Nano X. To nie jest tanie urządzenie, więc warto wziąć udział w konkursie. Nic nie tracicie. Nawet nic od was nie chcemy, nawet nie chcemy, żebyście udostępniali te filmy. Nie potrzebujemy żadnych łapek w górę, żadnych żebrolajków, po prostu weźcie udział w konkursie. Także we wczorajszym konkursie, dla przypomnienia, wygrał młody chłopak, uczeń liceum, notabene, który prawie idealnie trafił. No tak naprawdę, wiesz, no, tam z sekundy na sekundę się kurs zmieniał, więc no to i tak $7 różnicy miał, jeżeli chodzi o różnicę w cenie, więc wczoraj w konkursie pierwsze miejsce zajął, uwaga, czekaj, dla przypomnienia, Kuba Samol, a drugie miejsce zajęła Anka M, to już z komentarza na YouTubie, także też była dosyć blisko, no ale jednak Kuba był bliżej, także Anka dostaje od nas denacjonalizację pieniądza, także prosimy o zgłoszenie się, Kuba już się zgłosił. Super. Wczoraj jeszcze a propos naszej dyskusji o tym, czy Bitcoin ma postać fizyczną, pamiętasz tę dyskusję? Tak, właśnie, to pokaż, to jest genialne. Tak. Mamy na naszej grupie telegramową ludzi z autyzmem. Uwaga, i tutaj gratulacje, nawet dostał nagrodę za te obliczenia. Kto to był? Dla przypomnienia, Damian Babula. Tak, Damian Babula obliczył masę Bitcoina. Tak, na podstawie wzoru Einsteina r/7² wyliczył, ile z energii zużywa się na wykopanie jednego bitcoina, i na podstawie tego zużycia energii wyliczył, ile waży jeden bitcoin. I po prostu już się na grupie pojawił pomysł, żeby zrobić z tego wyliczenia, żeby zrobić koszulkę, t-shirt, czy po prostu... Czekaj, ile mu wyszło? Ile mikrogramów? Wyszło mu, 0,00000824 kg. Czyli wyobraźcie sobie, na pytanie, czy Bitcoin jest fizyczny, tak, nawet Einstein by się z tym zgodził, wyobraźcie sobie.
Piękne, piękne. Naprawdę tutaj dostał, Damian od nas dostał nagrodę 50 tysięcy satoshi za takie, za to wyliczenie. No i został legendą z naszej grupy. A oczywiście ci z was, których jeszcze nie ma na naszej grupie, zapraszamy, żeby dołączyć. Wrzucamy. Tam kwarantanna trwa cały czas. Także link w komentarzach znajdziecie albo pod filmem na YouTubie i zapraszamy was do grupy. Jest nas 140 osób, Lechu, już. W sumie. I Rafał zwrócił uwagę, że 20 maja bodajże, dobrze mówię? Nie, 23 maja będzie Bitcoin Pizza Day. Którego to jest dokładnie? Także też będziemy w takim razie w Bitcoin Pizza Day będziemy wam zamawiać pizzę za bitcoiny. O, zrobimy jakiś konkurs. Zamówimy tak. Komuś pizzę za bitcoiny. Tak. Pizza Day, którzy nie wiedzą, to Laszlo, jeden z programistek, który na Bitcoin Choku, legendarnym forum krypto, dokonał pierwszej oficjalnej komercyjnej transakcji za bitcoiny i wtedy zakupił dwie pizze pepperoni, z tego co pamiętam, za 10 tysięcy bitcoinów. Także to była pierwsza waluacja bitcoina tak naprawdę, pierwsza rynkowa wycena. Tak, 10 tysięcy bitcoinów, najdroższe pizze na świecie, to się tak utarło. No i z tego Pizza Day zrobił się już taki coroczny święto, się zrobiło, prawda, w bitcoinie. Tak i od tego momentu zaczęła się, od tego momentu zaczęła się hiperbitcoinizacja. Jeszcze się wszyscy nie zorientowali. To ten moment. Ale 22 maja. Ciekawe, kiedy w CNBC będą ci eksperci mówić, że tak, hiperbitcoinizacja, bo będą mówić, że hiperinflacja to jest znane pojęcie, rozumiane, prawda, powszechnie, ale hiperbitcoinizacja to będzie coś nowego dla nich i niedługo będzie pewnie powoływane to pojęcie w mediach masowo. No, oczywiście, my byśmy sobie wszyscy tego życzyli. Oj. Dobrze. Jest to trochę już może słowem końcowym, Lechu. Jest to takie troszkę z naszej strony, mówię z naszej strony jako społeczności krypto. Nie do końca ja się tak czuję zgodny z wewnętrznym sumieniem, że wiesz, cieszymy się z tego, że ten Bitcoin tak przejmie kontrolę, wszystko wokół będzie płonąć, a ten Bitcoin będzie rosnąć. To jest takie trochę słabe z naszej strony. Mówmy w takim razie o praktycznych kwestiach. Dla przypomnienia, bo dawno o tym nie mówiliśmy. Jeżeli chcecie zacząć swoją przygodę z bitcoinami, no to potrzebujecie portfela przede wszystkim. Jeżeli nie chcecie od razu kupować portfela sprzętowego, tak jak przed chwilą wspomniany Ledger Nano X, Trezor, czy Cold Cut Wallet, czy jakikolwiek inny, no to wystarczy aplikacja na telefonie. Oczywiście my zdecydowanie polecamy Samurai Wallet, ale który jest niestety dostępny tylko i wyłącznie na Androida. Więc dla tych, którzy mają telefony z Androidem, no to Samurai Wallet. Jeżeli ktoś ma iOS-a, no to oczywiście możemy polecić Blockstream Green, który jednocześnie ma też wsparcie dla sidechaina Liquid, także możecie też sobie właśnie w takim Blockstream Greenie przechowywać wszystkie asety, które są tworzone na bazie Liquida, chociażby takie jak USDT, prawda? Tak. Jeżeli chcecie móc możliwość sobie korzystania z usług, na których płaci się za pomocą Lightning Network, czyli żeby móc dokonywać mikrotransakcji dowolnej ilości bez prowizji albo z tą prowizją liczoną w Satoshi dosłownie za dokonanie transakcji, no to możecie sobie zainstalować Phoenix Wallet. On jest też dostępny chyba tylko na Androida, ewentualnie Blue Wallet, który można sobie pobrać też na iOS. Także to są całkiem fajne portfele, więc jeżeli ktoś chce sobie zacząć się bawić, to może sobie po prostu na telefonie taki portfel zainstalować i co, o czym zawsze warto pamiętać, trzeba co zrobić? No, co zrobić? Co zrobić? Paka. Backup, kurwa. Tak. Ja wam powiem, nie lubię, jak ktoś mówi, że krypto jest trudne. Najtrudniejsze w krypto to jest zrobienie backupu, czyli spisanie 12 słów na kartkę i schowanie ich w bezpiecznym miejscu. To jest najtrudniejsze, co trzeba zrobić, wchodząc w krypto. To jest też rzecz, która bardzo często właśnie całkowicie złomuje user experience, bo ktoś sobie instaluje taki portfel i taki portfel go nagabuje, zrób backup, nie? Zanim zaczniesz cokolwiek robić.
I to, no. To później to zrobię, nie? Albo, albo wiesz, jeszcze a później, ktoś... A później, wiesz, później wychodzisz na Twittera i głupi CoinMate, zabrał mi $50 w bitcoinach. A Peter, a zrobiłeś backup? No mam masło. Natomiast tak jest, szczerze mówiąc, większość ludzi w Polsce i nie tylko zaczyna swoją przygodę albo od Coinbase'a, albo od blockchain.com. I to nie są portfele, które my polecam. Blockchain.com, mimo że jest po polsku, chociaż niektóre tłumaczenia ma kuriozalne, haszysz na przykład, hasz jest tłumaczony jako haszysz. Przepięknie. Zdecydowanie z blockchain.com jest od wielu lat same problemy i pod względem bezpieczeństwa. Niestety z jakiegoś powodu po prostu to jest jeden z najpopularniejszych portfeli. Niestety, no nic na to nie poradzę, więc... No wiesz, był jednym z takich pierwszych webowych portfeli, a ludzie lubią po prostu wejść w przeglądarkę, się zalogować i mieć dostęp tak. do swojego konta. Więc generalnie odradzamy blockchain.com, szczerze. Tak. I chociażby z tego względu jeszcze jest drugi powód. Od 2 lat nie wdrożyli adresów segwitowych, które pozwalają na dokonywanie tańszych transakcji i chyba nie zamierzają tego zrobić. No głównie dlatego, że twórcy blockchain.com są proponentami Bitcoin Cash'a. Tak, i jeszcze wprowadzają dodatkowe zamieszanie, wprowadzają, wiesz, nowy użytkownik nagle ma przed sobą 2 Bitcoin Cash, Bitcoin, zwykły Bitcoin i wiesz, wprowadzają dodatkowe zamieszanie, to jest kompletnie niepotrzebne. Tak. Więc jeżeli, tak czy inaczej, jeżeli korzystacie dzisiaj z blockchain.com, to radzę się przesiąść na coś innego. Tak. I Michał pisze, ludzie dzielą się na 2 rodzaje, na tych, co robią backup i na tych, którzy zaczną. Ja bym powiedział też, że giełdy dzielą się na te, co miały włam i na te, co jeszcze nie miały włam. Tak. Albo, no więc zróbcie backup, trzymajcie swoje klucze, a ja tak na zachętę wrzucam link do giveaway'a. Tak, dzisiaj była nóż, dzisiaj dobry dzień. Pierwsze 20 osób dostanie po 10 benów. Proszę bardzo, link w komentarzach. Pierwsze 20 osób po 10 benów. Smacznego. A tymczasem włączymy naszą edukatorkę. Która tłumaczy, dlaczego warto mieć Bitcoina. Przekonujecie to? Mnie to przekonuje. Ja już jakbym coś takiego zobaczył na TikToku, to już bym poleciał kupić bitki. Czekaj, coś. No wiesz, generalnie dekont zawsze sprzedaje. No, co by nie było. Czekamy na więcej. No. Dziewczyny, jeżeli macie dziewczyny, zachęcamy. Właśnie, może zrobimy konkurs dla jakichś polskich edukatorek. O, na pewno ktoś, kto ma popularnego TikToka, nas słucha, ogląda, albo zna kogoś, kto ma popularnego TikToka. Także z przyjemnością wynagrodzimy takiego twórcę. Po polsku. Polską edukatorkę. Polską edukatorkę, tak. Właśnie jakiś w ogóle filmik. A może powinniśmy jakiegoś takiego hashtaga zacząć promować, KZB. Przykład kwartał na Bitcoin i wynagradzę za użycie. Taki tego pomysł. Nie wiem, tak, ktoś tu właśnie mówi, że blockchain.com potwierdzenie tłumaczy jako zatwardzenie. Także nie. Okej, no rzeczywiście Rafał tutaj słusznie zauważa, że blockchain.com został spopularyzowany przez to, że można było dostać darmową kasę i w Stellarach, bo Stellar robił tam drop-offa i powiedzmy niektórzy youtuberzy, była taka afera z takim polskim youtuberem, jak on się nazywał. To jest, w końcu go skasowali z YouTube'a za to. I on tak po prostu wszystkich wykręcił w bambuko ten dropem. O Jezus, ludzie, jak się dali nabrać. Czego nie dali nabrać. Generalnie, no słuchaj, to było tak. Za rejestrację na blockchain.com można było dostać kryptowalutę Stellar o wartości mniej więcej 150 zł. A on poszedł do swoich społeczności, nie tylko on, bo to był zresztą taki, no nie wałek, no taki trik. Poszedł do swoich ludzi i mówi,
słuchajcie, każdy, kto się zarejestruje z tego linka, dostanie ode mnie 50 zł. I ludzie się zarejestrowali, przelewali mu dolary warte 150 zł, a on im tam przelewał złotówki i 50 zł na konto bankowe. Ile? On chyba ze 160 tysięcy złotych w ten sposób zgarnął, czy więcej tam. No afera była niezła w każdym razie. Kozacki trik, bym powiedział. Kozacki. No, Kruszil, tak. Lord Kurszwil, czy jakoś tam nazywał. Ja nie wiem, czy on nadal nadaje, ale to ten słynny patostream. Na ile w tej chwili jedynym słusznym patostreamem jest kwarantanna z Bitcoinem. Swoją drogą też Keybase.io, komunikator, szyfrowany komunikator. Zresztą bardzo solidny, jakby nie patrzeć, komunikator, który, tak, nie trzeba tam podawać numeru telefonu. Można sobie dokonać, jak to się mówi, atestacji swojego konta na Keybase za pomocą weryfikacji na Twitterze, na GitHubie, czy powiedzmy jeszcze jakieś są tam inne portale społecznościowe, gdzie można sobie zatestować swoje konto, ale Keybase też chyba nadal jeszcze będzie robił też airdropy, notabene też Stellara, za co był Keybase oczywiście krytykowany, że natywną kryptowalutą w Keybase był Stellar, a nie Bitcoin, w sensie, że dali, sprzedali się, nie? Także Keybase ale był... Naprawdę dużo tych Stellarów rozdawali, no to jest naprawdę pod wrażeniem, można było dostać... Tak, no. Kilkadziesiąt, nie wiem, chyba z $200 można było w sumie zgarnąć mniej więcej w tych Stellarach, no bo większość ludzi od razu brało te Stellary i wymieniało sobie na przykład na Lightning Network, w sensie na Bitcoiny. No, na przykład. Także warto było to zrobić, więc prawdopodobnie Keybase, nie wiem czy Keybase nadal będzie robił jakieś airdropy jeszcze, ale jeżeli kiedykolwiek zakładaliście sobie dla testu tam konto na Keybase, to sprawdźcie, czy przypadkiem nie siedzą wam Stellary na tym koncie. Bo to wystarczyło mieć konto na Keybase i dostawało się ten wallet. Wiesz, na blockchain.com to ludzie musieli sobie robić KYC, całe, wiesz, wysyłać skany swoich dowodów, na Keybase tego nie trzeba było robić. No, także sprawdźcie, jeżeli kiedykolwiek używaliście Keybase'a, to sprawdźcie, czy macie. A nuż $200 chyba będzie. Nie chodzi piechotą, prawda? Tak. Dobra, chyba czas już na nas dzisiaj, chyba że macie jeszcze jakieś pytania. Pytanie było od Dominika, czy pamiętamy akcję Uważaj na kryptowaluty? To zamieszko czasy. Goście, co na zlecenie NBP w 2018 roku nagrywali filmy, jakie krypto jest złe, podczas akcji z blockchain.com naganiali na rejestrację. Aha, bo tak. Byli tacy influencerzy, którzy... On się nazywał Dubiel? Dubiel. Dubiel, tak. Bo on nawet na zlecenie KNF-u nakręcił filmik o Dubiel Coin, pijąc do tokenów personalnych. I to był pierwszy raz w historii, kiedy komórka rządowa nakręciła film promocyjny tokenów personalnych. True story. I to sam gość, który... Trzeba im przyznać, że timing mieli niezły. Timing mieli niezły. Bo zaraz, czy w trakcie, zaraz po pęknięciu tego po 20 tysiącach dolarów. Także akurat timing im się dobry trafił, więc trzeba im przyznać. Dokładnie. No to wiesz, no właśnie. Ale bańka mogła w sumie iść w nieskończoność, tak to ludzie mają. Ale faktycznie dobrze trafił. No dobrze, dobra. Słuchajcie. Kończymy na dzisiaj. Pamiętajcie jutro, dajcie łapkę w górę, udostępnijcie do live'a, dajcie taką tą emotkę z przytulasem, a właśnie pokaż tą naszą wersję tej emotki z przytulasem. Masz ją tu gdzieś pod ręką, czy nie? To jest fajniejsza właśnie, zwłaszcza w tym okresie jest, uważam, fajna. Ciekawie. Zaraz wam pokażę emotkę, tymczasem wy sobie tutaj pooglądajcie kurs, a ja znajdę emotkę naszą. Wspaniałą. Zresztą u mnie na profilu na Facebooku jest ta emotka. No. Szkoda, że nie ma tak. Wydaje mi się, że to jest emotka, którą Facebook powinien by prowadzić właśnie tak. Przytul Bitcoin. No. Zresztą w tym okresie, nie? Że chcemy się ratować, no to się. A jak Ellen Market podstawiacie? No, tak jak już wielokrotnie było rozmawiane, tylko longi. Oczywiście to jest dobrze. Ale nie w trakcie dużej zmienności. Nie wtedy, kiedy jest właśnie się dzieje, albo znaczy jak longi trzeba obstawić odpowiednio wcześniej, zanim się zacznie jakaś tam ostra spekulacja. Ale to mądre. Kiedy to było mądre.
Longi trzeba stawiać przed wzrostami. Nie no, ale przede wszystkim przed nadejściem takiej, wiesz, ruchów takich mocno spekulacyjnych, wiesz, w jedną, w drugą stronę, bo to wycina wszystkich, więc no, jedno z przykazań Bitcoina jest to, że żeby nie spekulować, tak, z dźwignią. To jest, można robić sobie tylko dla zabawy, w sensie dla relaksu, ale nie traktować tego jako mechanizm na, nie wiem, na pomnażanie swojego kapitału. Odradzamy. No, to raczej przy właśnie południowej kawie, przy kwarantannie można patrzeć na pozycję. Lepiej tego nie robić samemu. Można to właśnie sobie, wiesz, LN Markets, tak, dla przypomnienia, pokazywaliśmy dlatego, żeby sobie potestować, zademonstrować działanie Lightning Network, w sensie jak prosto można sobie takie pozycje otwierać, wypłacać, więc właśnie, że tak naprawdę nie, żeby powiedzmy nie musicie mieć jakichś tam depozytów w bitcoinach wcześniej złożonych, tylko po prostu każdy kontrakt sobie opłacić, ta transakcja jest opłacana w sekundę i po prostu to działa bardzo fajnie, jako demonstracja działania w mikrotransakcji, więc pod tym względem jako demo jest super, moim zdaniem. Dobra, kończymy. Koniec tego. Dawajcie na Telegrama. Link jest w komentarzu po raz kolejny. Do zobaczenia. Cześć. Check out Bitcoin surging more than 15% this week. Our very own crypto baller says another big breakout could be coming. So, BK, how many days is it till the halving? It's about 11 days to the halving. And so what that means, what people should know is that, you know, as the whole world is quantitative easing, Bitcoin's about to be quantitative hardening. So they're going to cut the daily supply, or the software is going to cut the daily supply. It doesn't mean that the price of Bitcoin is being cut in half. It just means that the daily supply is being cut in half. You might want to think about it like oil, where all of a sudden in 11 days, half the oil rigs are turned off. And so therefore that supply gets reduced. In the past, this has been a catalyst for very, 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 very big run-ups. We've had a tremendous run-up coming into this. It's got some wood to chop around 9,000. But I think in the medium to long term, you now have an asset that is going to be more scarce than gold based on the stock to flow ratio in an environment where the entire world is printing money. Why isn't this a sell the news event? It very well may be. I mean, if you look back at the last two, we've had quite a run-up. If you look back at the last two, it took about 30 to 60 days for this really to filter through the market. So you could have after this, remember, this is how the miners make their money, is by those Bitcoin rewards. Right. So some of the weaker miners might actually have to sell out. But 30 to 60 days from now, we could see a nice run-up again.